Śluby wieczyste to konsekracja Bogu na zawsze. Oddanie swojego życia Bogu, który jest miłością. Podążanie drogą naśladowania Chrystusa, wyznaczoną przez świątobliwych założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. W dialogu z ojcem prowincjałem, Kamil wyznaczenie pełnego poświęcenia się Bogu i życia według reguły Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Powstańmy. Najmilszy bracie, już przez chrzest umarłeś dla grzechu, a zostałeś poświęcony Bogu. Czy chcesz przez śluby wieczyste jeszcze pełniej Mu się poświęcić? Chcę. Czy chcesz z pomocą łaski Bożej przyjąć, na wieki zachować ten sposób życia w doskonałej czystości, posłuszeństwie i ubóstwie, który wybrał sobie Chrystus Pan i Jego dziewicza Matka? Chcę. Czy chcesz przez gorliwe pełnienie nakazów Ewangelii, zachowanie konstytucji naszego zgromadzenia, dążyć zdecydowanie, nieustannie do doskonałej miłości Boga i bliźniego? Chcę. Czy chcesz, sparty łaską Ducha Świętego, całe życie oddać na służbę ludu Bożego? Chcę. Ten, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, niech je doprowadzi do dnia Jezusa Chrystusa. Przez śpiew litanii przywołujmy na pomoc świętych, aby wypraszali u Boga dla brata Kamila potrzebne dary w realizacji ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Klęknijmy. Ciszku i Dominiku.
Słuchaj, Panie, błagalnych modlitw ludu i napełnij Twojego sługę łaską z nieba, aby serce, które ma się Tobie poświęcić, ogień Ducha Świętego oczyścił z wszelkiej zmazy grzechu i rozpalił wielkim płomieniem miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Powstańmy. Teraz nastąpi najważniejszy moment obrzędu, którym jest złożenie wieczystej profesji zakonnej. Brat Kamil podejdzie do ojca prowincjała, któremu asystują dwaj urzędowi świadkowie, i odczyta rotę ślubów, uprzednio własnoręcznie napisaną i podpisaną. Następnie brat Kamil otrzyma uroczyste błogosławieństwo. Ja, Kamil Sekuła, wobec Boga Wszechmogącego, najświętszy.
Świętej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych pańskich. Prowincjale. Na zawsze. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w tym zgromadzeniu zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa według Jego konstytucji. Niech mi Bóg dopomoże wypełnić to zobowiązanie jak najwierniej. Boże Dawcu i Stróżu Świętych Zamiarów, Tobie należy się od nas chwała. Ty przez Słowo Twoje w Duchu Świętym z niewymownej miłości stworzyłeś rodzinę ludzką. Tak ją ukochałeś, że dopuściłeś ją do współżycia z Tobą, ozdabiając ją jak oblubienicę podobieństwem do Ciebie i życiem wiecznym. A gdy ludzkość zwiedziona przez podstęp szatana stargała święte więzy wierności, nie zerwałeś z nią przymierza miłości, ale litościwie je odnowiłeś. Wiedziony odwieczną miłością zawarłeś je znowu z Noem, sługą swoim. Później z potomstwem wiernego Abrahama wybrałeś sobie naród liczniejszy od gwiazd na niebie i nadałeś mu prawo przymierza za pośrednictwem Mojżesza. Tym ludzie przez Ciebie umiłowanym przez wieki istnieli święci mężowie, znani z pobożności męstwa, słynni z wiary i sprawiedliwości. Gdy zaś nadeszła pełnia czasów, wybrałeś Maryję Dziewicę, na którą stąpił Duch Pocieszyciel i moc Twoja ją ogarnęła tak, że bez naruszenia dziewictwa zrodziła Ciela Świata. On to pokorny, posłuszny, się przyczyną i przykładem wszelkiej świętości. Założył Kościół oblubienicy, tak kochał, że wybrał nią samego siebie i uświęcił ją krwią swoją. Twoja zaś, Panie, opatrzność zrządziła, by w Jego ślady szli niezliczni powołani, stając się Jego uczniami, zasługując za godność Jego przyjaciół. Ich cudowną różnorodnością kwitnie Kościół Święty, jak oblubienica strojna w swe klejnoty. Królowa odziana mocą, matka chlubiąca się dziećmi. To też błagamy Cię, Ojcze, ześlij Ducha Świętego na tego Syna Twego, który podtrzymał płomień postanowienia, które w Jego sercu wzbudził. Niechaj, o Panie, zabłyśnie w Nim nowym blaskiem jasność Chrystusa i niewinność życia. Niechaj przylgnie do Ciebie żarliwą miłością, tymi więzami zakonnymi. Niechaj dochowa wierności Chrystusowi, niech ogromną miłością Matkę Kościół. I niech to miłością nadprzyrodzoną obejmie wszystkich ludzi, przed którymi świadczyć ma o błogosławionej nadziei dóbr niebieskich. Boże Ojcze Święty, kieruj swym miłosierdziu krokami swojego sługi, broń go w drodze, kiedy wreszcie stanie przed sądem najwyższego Króla. Niech nie ulęknie się wyroku sędziego, lecz usłyszy głos oblubieńca, wzywającego go z miłością na wieczne gody. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty śmierć naszą zwyciężyłeś własną śmiercią. Pobłogosław ten krzyż i spraw, aby dla Twojego sługi Kamila był znakiem umierania i zmartwychwstania z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Boże, źródło wszelkiego światła, pokornie Cię błagamy, abyś pobłogosławił tę świecę, przyjmując ślubowanie Twojego sługi, aby drogą wstępu w cnotach doszedł do niegasnącej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przyjmij, bracie Kamilu, ten krzyż, znak Twojej dobrowolnej ofiary. Niech Cię doprowadzi do chwały zmartwychwstania. Bracie Kamilu, przyjmij płonącą świecę. Niech ona zawsze przypomina Ci Twoje wybranie przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Teraz ojciec prowincjał, a po nim wszyscy członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstańców po ślubach wieczystych przekażą bratu Kamilowi znak pokoju, który jest gestem przyjęcia go na zawsze w szeregi zmartwychwstańców. Proszę teraz wszystkich ojców po ślubach wieczystych, aby ustawili się obok ojca prowincjała, ojca Damiana i wszystkich braci po ślubach wieczystych. Drogi bracie Kamilu, zapewniamy Ci udział i związek z naszą zmartwychwstańczą rodziną tak, że odtąd wszystko będziesz miał z nami wspólne. Ty zaś wiernie wypełniaj święte posługiwanie przez Kościół i w Jego imieniu sprawowane